Podczas ferii zimowych nudzą się pewnie nie tylko dzieci, pewnie dorośli też. Dlatego dzisiaj zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców Sokółki do wspólnego grania w gry planszowe. Myślę, że to jest rozrywka, która ma teraz swoje odrodzenie. Zaczynamy grać w różne gry. Przeważnie grały dzieci, natomiast dzisiaj postanowiliśmy zaprosić wszystkich. I jak się okazuje, więcej przyszło dorosłych niż dzieci. Ale też są tacy, którzy przyszli całą rodziną, rozsiedli się przy różnych stołach, no i grają. Okazuje się, że mamy bardzo różne gry, ponieważ zaproponowaliśmy, że każdy może przynieść swoje ulubione. Jak się okazuje, mamy ich do wyboru kilkadziesiąt. Jak widać, rozsiedli się wszyscy przy różnych stołach. Wiem, że każdy stara się dzisiaj zagrać w grę, w którą nigdy nie grał. Także jest szansa, że spodoba się taką grę, kupi, może będzie grać rodzinnie albo ze znajomymi. Myślę, że to dobra rozrywka, oderwanie od ekranów telefonów, telewizorów. Jeżeli tylko będzie potrzeba, będzie odzew taki, że było fajnie i gramy, jesteśmy w stanie co jakiś czas organizować takie spotkania z grami planszowymi i tak spędzać czas.